żerować pieniążki, czego potrzebujemy? Magicznego za... No magicznego zaklęcia, no Harry! Magicznego zaklęcia. Kto zna zaklęcie, żeby wyczarować pieniążki? Od razu mówię, jest finansowa nagroda. No? No? Jakie? Cztery marek z kokusem. Nie no, stary, to nie jest to zaklęcie. To zaklęcie jest na wypompowywanie cukierków, o czym się przekonasz. No. Także jeszcze dalej potrzebujemy. Kto zna zaklęcie, żeby wyczarować pieniążki? Na wyczarowywanie oczywiście prawdziwych pieniędzy. Jest nagroda finansowa, no to nie znacie. To ja bardzo chętnie Państwu podpowiem. Zaklęcie do wyczarowywania kasiury brzmi: duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem. Nauczyli go się Państwo? Duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem. Nauczyli go się Państwo? Pewnie tak. Mam nadzieję. Więc moi eksperci tu będą razem ze mną to zaklęcie powtarzać, a Janek, jak skończymy my powtarzać duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem, Janek będzie musiał powiedzieć takie coś. Rabadab, ja wolę schab. I wtedy po tej sekwencji zaklęć tutaj powinna znaleźć się kasiura. Kasiura. Damy radę czy nie, Janek? No ja Janek! Nie wierzę. Ja widzę, stary, że ty się musisz spotkać z tą panią, bo widzę, nie czujesz magii tych świąt. To ona ci wyjaśni, na czym polega magia świąt. Dobrze, drodzy państwo, wszyscy pamiętają o zaklęcie? Podwójnym serem i ketchupem, ty jak będziesz ładnie wołać to zaklęcie, to również dostaniesz upominek, wiesz? Uwaga, panowie, nabieramy powietrza, chodźcie. Ja też, nabieramy powietrza. Trzy, cztery, duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem. Jedziesz, Janek, stary? Rabadab! Rabadab, w ogóle skapę. I wyciągaj kasę. No jak nie ma, Janek? Bo Janek stał! Nie dość, że zapomniałeś piżamę, to jeszcze kasę nie potrafisz wyczerpać. Ale wiecie państwo, ja myślę, że problem tkwi w tym, że nikt z państwa tego zaklęcia nie powiedział. Ty, mama, też powtarzasz, dobra? Będzie fajnie, dobra? I ta pani w tych butach ze skóry pudelka. No właśnie, misiu, ty też, misiowa też będzie powtarzać, nie? Takie misiowe, fajne zaklęcie. Dokładnie. W takim razie wszyscy razem. Janek, tak, jeszcze raz. Kapelusz. Damy mu jeszcze jedną szansę, a potem go ugotujemy, dobra? Trzy, cztery. Duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem. No widzisz, jak nie ma, zepsułeś kapelusz. No, zepsuł czarodziejski kapelusz. Czekaj, spróbujemy ostatni raz, dobra? Janek, damy ci ostatnią szansę, a zaraz ten kolega cię ugotuje, dobra? Bo tu już się woda gotuje. To spojrzenie wszystko mówiło. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Ostatnia szansa, niech państwo pomogą Jankowi. Trzy, cztery. Duża pizza margarita z podwójnym serem i ketchupem. Rabadab, ja wolę schab. Ja nie zabrałem, wolę schab. I wyciągaj kasę. No. No jak to nie... Niesamowite! Pokaż wszystkim. A ile wyczarowałeś? A jest prawdziwe czy nie? To rozmiń, pokaż wszystkim. Prawdziwe! Niesamowite! Brawa dla Janka! Kasa jest twoja! Ja myślę, skoro Janek wyczarował, to ta kasa oczywiście dla niego. Dziękuję bardzo. A nasi eksperci dostają od nas nagrodę. Cześć, Janek, nara. Janek ucieka. Nara, pamiętaj, że następna impreza mikołajowa jutro. Nie zapomnij, żeby cię rodzić.